dzisiejszym odcinku trendy na wiosnę i lato 2020. Trendy takie, które da się nosić, albo nawet takie, które macie w swojej szafie. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk, osa osobista, stylistka. Dzisiejszy odcinek będzie o trendach. Długo się zastanawiałam, czy go dla Was w ogóle nagrywać, bo ja trendów nie lubię. To znaczy, oczywiście kocham modę i ona mnie fascynuje, ale uważam, że trendy są na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o kreowanie własnego stylu. Uważam, że każdy powinien z tych trendów wybrać coś, co jest dla niego dobre i co w jakiś sposób jego reprezentuje, a nie kupować co sezon tylko to, co akurat dyktują nam projektanci czy też magazyny. Innym zarzutem, który zwykle słyszę dotyczącym trendów, jest to, że trendów się absolutnie nie da nosić. Z tym nie mogę się zgodzić, bo oczywiście jeśli chodzi o stylizację na pokazach, one zazwyczaj wydają się nam bardzo wydumane, przekombinowane i totalnie nie do noszenia. Ale gdyby te sylwetki z pokazów rozdzielić na części pierwsze, to okazałoby się, że spokojnie w tych ubraniach można chodzić. Więc z jednej strony, jeśli chodzi o trendy, jestem na nie, z drugiej jednak każda z nas chce wyglądać w jakiś tam sposób modnie i fajnie jest znaleźć wśród tych trendów takie, które faktycznie są dla nas dobre. Tak naprawdę największy trend poza każdą klasyfikacją to jest trend na zero waste. To jest trend na to, żeby moda była bardziej ekologiczna, bo niestety moda w tym momencie jest jednym z największych trucicieli, jeśli chodzi o naszą planetę. Więc pomyślałam sobie, że znajdę takie trendy, takie 10 trendów, które po pierwsze moim zdaniem idealnie nadają się do noszenia, a po drugie istnieje szansa, że macie je w swojej szafie i wcale nie musicie ich kupować. Ja oczywiście pokażę wam, gdzie można ewentualnie dany trend kupić, ale wolałabym zainspirować Was do tego, żebyście w tej swojej szafie znalazły rzeczy, które będą modne akurat w tym sezonie, bo mogę się założyć, że tak 50% z tych ubrań, o których dzisiaj powiem, na pewno w tej szafie się znajdzie. Bo z trendami czasem tak jest, że nie chodzi tylko o to, jaki to jest trend, co to jest za ubranie. Często chodzi o jedno proste pytanie, mianowicie jak. Jak to nosić, w jaki sposób to wystylizować, żeby wydawało się na czasie. No dobra, nagadałam się, wstęp był długi, to zaczynamy. Jeśli chodzi o te 10 trendów, które wybrałam, to pierwszym trendem, który być może Wam się spodoba, jest koszula. Koszule są przeróżne i w bardzo wielu kolorach, ale ja wybrałam białą i męską, czyli wybrałam koszulę, która będzie trochę za duża, taką, gdzie można będzie wywinąć rękawy, fajnie ułożyć kołnierzyk i uwaga, kluczem tu do stylizacji białej, za dużej, męskiej koszuli będzie to, co pod spodem, a mianowicie pod spodem może być golf. Tu prezentuję Wam koszulę marki Vulcanka, dlatego że jest to polska marka, bardzo dobra jakościowo. Możecie otworzyć szafę swojego faceta i znaleźć tam białą koszulę, albo po prostu znaleźć swoją białą koszulę i spróbować ją wystylizować właśnie w taki sposób, żeby pod nią był golf. Oczywiście ten golf musi być obcisły, taki jak tutaj ja wybrałam w paski, dość obcisły na szyi, wtedy mamy kontrast pomiędzy tym obcisłym golfem a dużą oversize'ową koszulą i będzie to wyglądało bardzo, bardzo modnie. Jeśli chodzi o koszulę, to ja jestem ich ogromną fanką i uważam, że zawsze wygląda się w koszuli elegancko, dobrze i świeżo, natomiast nie jestem ich fanką, jeśli chodzi o prasowanie, ale myślę, że tutaj
tutaj można po prostu wybierać koszulę z metką Easy Iron, czyli łatwe prasowanie, i wtedy życie staje się trochę łatwiejsze. Ale myślę, że zgodzicie się ze mną, że ten pierwszy trend, czyli ta biała koszula i golf, to jest trend dość łatwy i z łatwością można by go też oznaczyć hashtagiem masz to w szafie. Kolejny trend, który utrzymuje się od wieków, mam wrażenie, i myślę, że jeszcze trochę się będzie utrzymywał, to jest trend na trench. Trench, czyli klasyczny wiosenno-jesienny płaszcz, najczęściej w odcieniach beżu, pomyślany najpierw jako płaszcz wojskowy dawno, dawno temu. Teraz marzenie fashionistek na całym świecie. W tym sezonie trench nie jest aż taki klasyczny jak zawsze. Ja posiadam klasyczny trench marki Greenpoint z tamtego sezonu, mam zamiar go nosić. Ten trench kupiłam za duży, czyli nie kupiłam go w swoim rozmiarze, tylko w rozmiarze 44, tak żeby był oversize, żeby nie był taki właśnie klasyczny, tylko żeby mogła wywinąć rękawy, żeby pod niego zmieściła się duża bluza. Również w mojej szafie znajduje się biały trench, błyszczący, i ten błysk to jest duży trend, jeśli chodzi o wiosnę, lato 2020, błyszczące płaszcze, błyszczące trencze, to właśnie jest to. Mój biały płaszcz jest marki Zakład. Dla Was w nowych kolekcjach znalazłam genialny trench marki Patricia Ariton w takim ciepłym odcieniu, ceglastym odcieniu, więc niestety nie dla mnie, ale dla wszystkich ciepłych typów kolorystycznych ten płaszcz będzie idealny, bo z jednej strony ten kolor jest wystarczająco uniwersalny, żeby go nosić do wszystkiego i na co dzień, a z drugiej strony na tyle oryginalny, żeby nie był nudny. Więc jeśli macie w szafie trench, to po prostu wyciągajcie go. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś, to kupujcie i inwestujcie w dobrą jakość, być może w polskie marki, właśnie po to, żeby ten trend został z Wami na dłużej, bo to nie jest coś, co jest trendem jednego sezonu. Kolejny trend, który ja pokochałam już dwa sezony temu, to jest trend na białe sukienki. Białe sukienki, raczej eteryczne, albo płócienne, albo koronkowe, w każdym razie raczej z tych delikatniejszych niż mniej delikatnych i raczej z tych codziennych niż wizytowych. Jak je stylizujemy? Stylizujemy je oczywiście na przeróżne sposoby. Mnie najbardziej podoba się sposób z ciężkim brązowym paskiem i botkami albo kowbojkami, ewentualnie płaskimi, minimalistycznymi sandałami. Jeśli chodzi o białe sukienki, to muszę Wam powiedzieć, że ja swoją już kupiłam i ona czeka na swoją wielką premierę. Jak tylko będzie można zdjąć te wielkie swetry i ciepłe bluzy. Mam nadzieję, że to nastąpi już niedługo. Kupiłam białą sukienkę marki Wicher, to jest też polska marka. Ta sukienka jest już tam. Jeszcze czeka, tak jak powiedziałam, natomiast jest bardzo wygodna, bardzo miękka, bardzo zwiewna i myślę, że mimo swojej bardzo oryginalnej formy dość uniwersalna. Gdybyście chciały jednak bardziej budżetową wersję białej sukienki, to znalazłam też taką dla Was na Answear. Ta z kolei ma bardzo przyjazny fason, bo ma dekolt w kształcie litery V, więc będzie pięknie wydłużać sylwetkę i wyszczuplać. Ma fajnie zdobioną talię, długość midi, więc też będzie fajna do wysokich butów, do botków, nawet do modnych teraz traperów, bo jeżeli uległyście trendom na zimę, to te trapery pewnie w swojej szafie macie. Białe sukienki to numer 3 na mojej liście. Uporządkowałam tę listę od najłatwiejszego trendu do noszenia do najtrudniejszego. Jestem ciekawa, czy się ze mną zgodzicie, bo być może wcale nie uważacie, że białe sukienki to jest łatwy trend do noszenia. Ja jako posiadaczka liczę, myślę, że 6 białych sukienek. Uważam, że nie muszę już iść na zakupy i spokojnie dam sobie radę ze stylizacją tego trendu. Kolejny trend, który będzie królował w sezonie wiosna-lato 2020,
to trend na lata 70. Trend na lata 70., który przejawia się tak naprawdę w dwóch szczegółach. Pierwszy to są garnitury. Garnitury, które są dwurzędowe, najczęściej w kratkę, noszone znowu do golfów, ponieważ te golfy nadają taki styl lat 70., trochę jak w filmie dawno temu w Ameryce. Te golfy mogą być w różnych kolorach, w zależności od tego, jakie będą Wam się podobały. Oczywiście, ponieważ koszule są też dużym trendem, to taki trend koszulowy w połączeniu z garniturem w kratkę też się tutaj przyda. Jakie spodnie w tych garniturach? Albo dzwony, albo szwedy, czyli raczej szeroko. Cygaretki. To nie jest styl lat 70., więc cygaretki sobie odpuszczamy. Ja tutaj znalazłam dla Was marynarkę w kratę, właśnie taką oversize, przydługą, dwurzędową, tutaj wystylizowana też bardzo fajnie z krótką mini spódniczką. I jak nie chcecie garnituru, to spokojnie można taką marynarkę wystylizować z jeansami. Niebieskie jeansy to jest kolejny, moim zdaniem, fajny trend do noszenia w tym sezonie. Jeżeli macie marynarkę w stylu lat 70., to wybierzcie spodnie dzwony. Ja w mojej książce Styl bardzo osobisty napisałam, że od dawna mam słabość do dzwonów, więc dzwony w mojej szafie już są i czekają. Kupiłam je 4 sezony temu, przez chwilę nie chodziłam, ale ponieważ ja tak bardzo lubię ten fason, to nawet jak one nie są modne, to je też stylizuję po swojemu, ale teraz cieszę się, że wracają z należytą dla nich chwałą. Tutaj też znalazłam Wam bardzo fajne spodnie, bootcut. Bootcut to jest taki fason, który bardzo długo w różnych podręcznikach sylwetkowych podawany był jako ten idealny, dlatego że delikatnie się rozszerza, żeby ładnie ułożyć się na bucie, ale dzięki temu rozszerzeniu często robi fajną równowagę i do bioder, jeśli są szersze, i do biustu, jeśli jest szerszy, więc bardzo fajnie nam wyrównuje sylwetkę. Więc dziewczyny, nie bójcie się dzwonów, nie bójcie się bootcutów. Jeansy będą bardzo modne. Jest tylko jeden fason, który na razie chowamy głęboko w szafie. No chyba, że go bardzo kochacie, bo wiecie, że nawet jak nie można, ale bardzo się chce, to wolno. W każdym razie rurki chowamy głęboko w szafie, bo już tak długo były modne, że trochę się wszystkim opatrzyły. Jeżeli nie lubicie szerokich spodni, jeżeli nie lubicie bootcutów, nie lubicie dzwonów, to kolejnym fasonem jeansów, jednym też z moich ulubionych, więc bardzo się cieszę, to będzie mój ulubiony sezon, są za duże spodnie, takie lekko workowate, jakby zebrane w talii tylko paskiem, szerokie, znowu noszone na przykład do bodków albo nawet w środek butów typu kowbojki, i też wyglądają super, super cool. Szósty trend, który moim zdaniem łatwo jest wdrożyć w życiu, to trend na minimalizm lat 90. Ręka do góry. Kto oglądał serial Beverly Hills 90210? Ja uwielbiałam. Oczywiście byłam totalnie zakochana w Dylanie. I teraz bardzo się cieszę, że trend na lata 90. jest taki mocny i że wraca. Szczególnie podobają mi się bardzo proste sukienki na cienkich ramionczkach. Co prawda ja jako sylwetka Y nie bardzo mogę je nosić i będę się musiała napracować, żeby je tak wystylizować, żebym jednak mogła. Natomiast jeżeli jesteście posiadaczkami pięknych, średnich albo szczupłych ramion, to te cieniutkie ramionczka to jest coś absolutnie modnego, seksownego, delikatnego i kobiecego. Tu dla Was wybrałam zwykłą, ale niezwykłą czarną sukienkę na ramionczkach. Moim zdaniem bardzo sexy, z takim zamkiem jeszcze na biuście, że gdybyście chciały mieć jeszcze większy dekolt, to można tutaj w tej sukience nad tym popracować. Ta sukienka tutaj w sklepie jest wystylizowana na bardzo elegancką, ale jeżeli dodacie do niej płaskie sandały albo nawet duże adidasy, to ona wtedy zrobi się bardziej minimalistyczna. Jeżeli do tego dołożycie na przykład bardzo szeroką jeansową kurtkę oversize, to będzie to sukienka bardzo, bardzo modna. Siódmy
punkt, siódmy trend, który na pewno macie w swojej szafie, a jeśli nie, to oczywiście przygotowałam tu dla Was propozycję. To są sukienki we wzory tropikalne, sukienki hawajskie, w papugi, w liście palm, może nie na naszą polską wiosnę, ale być może na lato, na wyjazd nad morze, na wyjazd na jakąś wyspę, to właśnie będzie genialny trend na ten sezon, lato 2020. Kolejny mocny trend i muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, czy ja na ten trend się skuszę, bo ja kamizelki nosiłam 2 lata temu i zastanawiam się nad tym, czy do nich wrócić, czy nie. 2 lata temu miałam taki krótki epizod, że występowałam w programie na TLC, Zmiana pełną parą, i tam te kamizelki bardzo lubiłam. Zrobiłam sobie tam taki total look, pamiętam, różowe rurki, niemodne, pamiętajcie, do tego różowy basicowy top i na to przydługa kamizelka też różowa. To był taki delikatny, blady róż. Bardzo lubiłam ten zestaw, ale ponieważ już nosiłam te kamizelki, to nie wiem, czy do nich wrócę, ale jeżeli dla Was to może być coś nowego, to zachęcam. Kamizelka to jest fason bardzo fajny dla większości sylwetek. To jest fason, którym trudno się pomylić. Ona może być krótka i obcisła, tak żeby pięknie podkreślała talię. Może być też dłuższa, ale taliowana, tak żeby te talie po prostu zrobić. Przy tych dłuższych jedyne, o czym trzeba pamiętać, to gdzie się kończą, bo pamiętajcie, tam gdzie się kończy dana rzecz, tam trochę poszerza naszą sylwetkę, więc poszerzajcie się tam, gdzie chcecie być poszerzone. Taka mądrość Osy w odcinku o trendach. Kamizelka to był nasz numer 8. Numer 9. Uwaga, uwaga. Fanfary. Numer 9. Jeśli chodzi o noszenie, może nie najłatwiejszy, ale jeśli chodzi o poziom oryginalności, jednak bardzo fajny. Numer 9 to garnitury z krótkimi spodenkami. O tak. To będzie ten trend, który ja będę chciała wdrożyć na pewno, dlatego że jest z jednej strony taki czysty, minimalistyczny, a z drugiej jednak ma jakiś taki modowy twist. Krótkie spodenki. Krótkie spodenki do garniturów znajdziecie aktualnie w Zarze. Tu Wam przygotowałam link do takiego garnituru czarnego, skóropodobnego, moim zdaniem jest bardzo oryginalny, bardzo hot. I tutaj spodenki są typu culotte, zresztą nadal modne, bo w zimie culotte królowały, ale na wiosnę sobie jeszcze z nami zostają. Dostałam też cynk, że garnitury z krótkimi spodenkami, krótszymi niż tutaj w tych culottach, będzie miała moja ulubiona marka Everyday Official i będą to garnitury pastelowe. I na ten pastelowy garnitur właśnie z krótkimi spodenkami Everyday Official nie mogę się doczekać. Czy można tak chodzić do pracy? Na pewno zadacie mi to pytanie. Zastanawiam się nad tym. Moim zdaniem zależy od długości tych spodenek, bo jeśli to są culotte, tak jak tutaj w tym linku, to myślę, że spokojnie. Jeśli do kolan, bermudy, to też jest super modna długość, też spoko. Jedyne co, to shorty są takie wątpliwe, dlatego że nie można do nich założyć rajstop za bardzo, więc do biura, gdzie obowiązuje ścisły dress code, raczej się nie nadają. I zaszczytne miejsce 10 zajmują neony. Jak widać, ja neony już mam w swojej szafie, to też jest bluza, która jest ze mną myślę, że 2 lata i bardzo ją lubię. Neony wracają. To jest tak, jakbyście wzięły sobie opakowanie mazaków do podkreślania i robienia notatek, to jakikolwiek kolor sobie wyciągniecie z tego opakowania, to ten kolor w tym sezonie będzie na pewno modny. Czyli nie tylko limonka, bo limonka już się pojawiała w poprzednich sezonach, ale bardzo, bardzo intensywny niebieski, bardzo intensywny zielony. O, słuchajcie, ja tu mam takie karteczki do przyklejania. Te kolory będą na pewno mega modne. Ta fuksja to jest taki bardzo fajny, pasujący kolor do zimnych typów kolorystycznych.
Te neonowe kolory pasują zimnym typom kolorystycznym, aczkolwiek moim zdaniem ciepłe typy też się w nich obronią, ponieważ ta ich opalona oliwkowa skóra przy neonach też będzie ładnie wyglądała. Można neony stosować w total looku. Ja na Instagramie marki MMC znalazłam wspaniały pomarańczowy neonowy kolor, pomarańczowy trend, czyli trench, czyli połączenie trendu pomarańcz i trendu trench, i myślę, że to będzie kolejna rzecz na mojej liście marzeń, ten płaszcz od MMC, ale jak zobaczycie na Instagramie, już w wyróżnionych relacjach marki MMC możecie zobaczyć ich pokaz na wiosnę, lato, tam trochę tych mocnych kolorów jest i na pewno jakieś dla siebie wybierzecie. Natomiast w sieciówkach na pewno będzie tego mnóstwo, dlatego że to jest taki kolor, którego bardzo pragniemy na wiosnę. To jest taki kolor, który dodaje energii i uwaga, moim zdaniem właśnie taki element neonu połączony również z modnymi w tym sezonie kolorami ziemi, ekri, brązami, czy właśnie klasycznym trenchem. Bardzo go odmłodzi. Te kolory nawzajem się fajnie podbijają, fajnie podkreślają swoje unikalne właściwości, więc myślę, że taka jedna neonowa rzecz w tym sezonie może się w Waszej szafie znaleźć. Podsumowując, 10 trendów, które na pewno masz w swojej szafie, albo prawie na pewno, ale na pewno da się je nosić, to biała koszula, najlepiej noszona z golfem. Oprócz tego trench na milion sposobów. Białe sukienki, też na tysiące sposobów. Lata 70. Dżinsy, byle nie rurki. Lata 90. Sukienki tropikalne. Kamizelki, garnitury z krótkimi spodenkami i neony. Dajcie mi znać, co z tych rzeczy jest w Waszej szafie. Czy odcinek Wam się podobał? I oczywiście subskrybujcie mój kanał. Jeżeli uznacie, że film jest przydatny, prześlijcie koleżankom albo udostępnijcie u siebie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Ja nazywam się Monika Jurczyk, osa osobista stylistka, a to jest moja nowa książka, Styl bardzo osobisty. Jest dla Ciebie, jeśli kiedykolwiek pomyślałaś, że nie masz co na siebie włożyć, albo jeśli nie lubisz się z lustrem, bo ja nauczę Cię, jak dbać o siebie i jak siebie polubić.